Cześć, cześć. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o leżeniu na brzuszku, dlaczego jest takie ważne i kiedy rozpocząć właśnie kładzenie dziecka na brzuchu. Otóż, kładzenie na brzuszku dziecka jest bardzo ważne i możemy już je położyć w pierwszych dniach jego życia. Na co wpływa? Już Wam opowiem. Więc leżąc na brzuszku, wykonuje sobie automasaż brzuszka, czyli pękają tam pęcherzyki w jelitach, co wpływa na zapobieganie kolek. Dodatkowo dziecko stara się unieść chociaż przez kilka sekund główkę, chociaż jest bardzo ciężka dla dzieciaczka. W pierwszym miesiącu życia oczywiście tego nie zrobi. Jego pozycja jest taka, że leży policzkiem albo prawym, albo lewym, czyli ma na boku główkę. I nie jest w stanie oczywiście tej główki unieść, ale już w drugim miesiącu życia potrafi ją unieść na kilka sekund. Kolejną rzeczą ważną jest wzmocnienie rączek i nóżek. W pierwszym miesiącu oczywiście nóżki i rączki są skulone do tułowia dziecka, czyli rączki mamy do siebie skulone, a w późniejszym czasie dziecko wykonuje już delikatny podpór na przykład na łokciach, na rękach, na przedramionach oraz wysoki podpór. Oczywiście w zależności od ukończonego miesiąca. Jeżeli chodzi o nóżki, no początkowo są one zgięte, a miednica dziecka jest uniesiona, jest po prostu uniesiona do góry. W późniejszych miesiącach nóżki naszego dziecka są coraz bardziej wyprostowane. Następnie dziecko stara się unieść pupę do góry, tak aby wykonać pozycję albo do raczkowania, bądź do czworakowania. W późniejszym czasie wszystkie te wzmocnienie mięśni dzieciaczka wpływa korzystnie na to, aby dziecko spionizować. Jeżeli chodzi jeszcze o leżenie na brzuszku, to jest bardzo ważne ustawienie miednicy. Czyli leżenie na brzuszku wpływa też korzystnie na ułożenie miednicy dziecka. Dodatkowo wpływa też na stawy biodrowe, jak wiecie, które są bardzo istotne w rozwoju dziecka, ponieważ chodzimy do ortopedy, aby je kontrolować. Czyli kładźmy dziecko na brzuszku, ponieważ to korzystnie wpływa na jego stawy i miednicę. Jeżeli jeszcze chodzi o leżenie, no to mamy jeszcze wzmocnienie też mięśni prostowników grzbietu. Jeżeli dziecko podnosi główkę, stara się już delikatnie, chociaż unieść tą główkę w minimalnym stopniu, napinają się mięśnie prostowników grzbietu i starają się one być coraz silniejsze, które w późniejszym czasie będą właśnie kiełkować w raczkowaniu czy w pionizacji. Czyli kładźmy te dzieciątka na brzuszku już w pierwszych chwilach i w jaki sposób to robimy? Możemy obrócić dziecko właśnie z plecków na brzuszek, kładąc cztery paluszki na brzuszek, kciuk pod nóżkę. Są filmiki instruktażowe. Rączkę kładziemy pod bark i obracamy dzieciątko na brzuszek. Wyciągamy oczywiście rączkę i dziecko leży na brzuszku. Ułóż, pamiętaj, nóżki, tak aby miednica była symetryczna. Tak? Dziecko położy główkę na prawą albo lewą stronę i polecam Wam to, aby też zmieniać główkę z jednej strony na drugą, żeby ten czas jednej strony i drugiej był identyczny. Z tego względu, że główka naszego maleństwa się też kształtuje i jeżeli będziemy tego pilnować, a nie dziecko będzie cały czas na jednej stronie, na jednym policzku, no to też ta główka będzie bardziej kształtna. Korzyści z leżenia na brzuszku są bardzo ważne. Pamiętajcie, żeby kłaść tego dzieciaczka. Nie bójcie się tego. Jeżeli chodzi o spanie naszego maleństwa na brzuchu, też możemy już w pierwszych chwilach kłaść tego dzieciaczka na brzuszku. Nie bójcie się. Oczywiście wiem, że są sytuacje, że dzieciątko może mieć bezdech w śnie, ale jeżeli macie monitor oddechu, na przykład w łóżeczku, bądź jesteście blisko tego dzieciątka, dziecko jest na przykład w kokonie, a jesteście blisko i czuwacie nad tym, żeby nic się nie stało, to nie bójcie się i naprawdę kładźcie dzieciątka na brzuszku.
Są sytuacje, w których na przykład u nas pierwsze dziecko bardzo chętnie leżało na brzuszku, spało na brzuszku. Przy drugim niestety były bardzo duże kolki i no, moja druga córka nie chciała leżeć na brzuszku, więc jeżeli macie taką sytuację, no to musicie być bardzo cierpliwi i codziennie kłaść te parę razy to dziecko na brzuszku, pomimo płaczu, starajcie się chociaż żeby przez kilka minut leżało na brzuszku. U nas po tygodniu takich ćwiczeń i prób kładzenia na brzuchu udawało się i później już nawet moja córeczka leżała na brzuszku, spała na brzuszku cały czas, teraz ma 6 miesięcy i cały czas staramy się, aby ją kłaść na brzuszku, żeby chociaż nie całą noc spała na brzuchu, ale chociaż te 2-3 godziny no, przespała się, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałam, to wpływa bardzo korzystnie na jej rozwój, dlatego serdecznie zapraszam do tego ćwiczenia, czyli leżenie na brzuszku jest ważne. Leżenie na brzuszku jest naprawdę dobrym ćwiczeniem na rozwój naszego dziecka i nie bójmy się tego już rozpocząć w pierwszych dniach jego życia. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.